Cześć, nazywam się Łukasz Sarosiek, mam ponad 30 lat, pochodzę z Siedlec. Na imię mam Krystian, mam 40 lat. Nazywam się Agnieszka Płecha, jestem z Wrocławia. Nazywam się Elżbieta Aneszko, mieszkam w Olecku. Mam na imię Iwona i mieszkam w Tychach. Witam z tej strony, Jacek Dmochowski. Witam, nazywam się Jerzy Gajewski, mieszkam w Warszawie. Nazywam się Jolanta Gierczak. Pochodzę z Kolna. Mam na imię Krzysztof, jestem z Warszawy. Nazywam się Marcin Laskowski, mam 37 lat. Mam na imię Michał Sarna, jestem ze Śląska. Mam na imię Sylwia Salmanowicz, mam 44 lata. Nazywam się Tomasz Głowacki, pochodzę z Sosnowca, mam 38 lat. Nazywam się Wiesław Janusz i mam 49 lat. Prowadzę biuro sprzedaży nieruchomości. Obecnie pracuję 21 lat na etacie. Od 17 lat razem z mężem prowadzimy chrześcijańską organizację misyjną. Od 2000 roku razem z mężem prowadzimy pośrednictwo ubezpieczeniowe. Od wielu lat zajmuję się fryzjerstwem. Prowadzę stowarzyszenie dla osób bezdomnych. Z moim przyjacielem zorganizowaliśmy wydawnictwo ubezpieczeń, wydając periodyki, jak również miesięcznik. Otworzyliśmy dom handlowy, zajmujemy się sprzedażą mebli, dywanów, artykułów wyposażenia wnętrz. Przez ponad 20 lat prowadziłem firmę produkcyjną, która produkowała elementy z tworzyw sztucznych i ze stali dla budownictwa. Prowadzę swój własny gabinet fizjoterapeutyczny w Ełku. Jestem grafikiem komputerowym. Kupiłam swoje pierwsze psy, dobermany, zakochałam się w nich i do dzisiejszego dnia hoduję te rasę. Od 10 lat zajmuję się sprzedażą bezpośrednią. Moja przygoda zaczęła się od pracy jako przedstawiciel handlowy. Później otworzyłem własną działalność gospodarczą. Sprzedawałem hurtowo słodycze, a na koniec dołożyłem sobie jeszcze restaurację. Prowadząc firmę są możliwe wysokie dochody, natomiast często jest to okupione wielkim stresem, bardzo dużym natłokiem pracy, pracowaniem bądź mentalnie spędzaniem w pracy po 12-14 godzin dziennie. W moim przypadku musiałem zrezygnować z hobby. Pomimo przepracowanych 21 lat na etacie, doszedłem do wniosku, że moje działania do niczego konkretnego nie prowadzą. Patrząc w przyszłość, mam świadomość, że ewentualna emerytura jest dla mnie praktycznie głodowa. Nasza branża jest branżą, która ma dużą konkurencję w naszym mieście, przez co mamy bardzo mało czasu dla siebie. Moja zdolność zarabiania zależy od mojego zdrowia. Cieszę się z tego, co robię i daje mi to dużą satysfakcję, natomiast nie spinają mi się tak jakby finanse. Internet zrobił swoje i wyparł nas z rynku, jako że słowo pisane nie ma już w tej chwili takiej wartości, jak to miało wcześniej. W tradycyjnym biznesie stres, brak poczucia bezpieczeństwa, ciągle rosnące koszty oraz widmo głodowej emerytury i rozwijający się internet znowu zmusza nas do nowych wyzwań. Mówi się, że branża budowlana jest bardzo bogata. I to jest fakt. Jest wielu milionerów, ale jest bardzo dużo bankrutów. Przez to mieliśmy duże kłopoty z płatnościami dla naszych odbiorców. Powodowało to bardzo dużą frustrację u mnie oraz odbiło się to na moim zdrowiu, a także zdrowiu mojej rodziny. Liczne kursy, szkolenia i godziny spędzone w gabinecie sprawiły, że zaczęło brakować mi czasu dla siebie, rodziny i znajomych. Mój dochód jest dochodem aktywnym, czyli muszę cały czas pracować, żeby zarabiać. I często pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Hodowla psów nie przynosi wcale tak wielkich pieniędzy, jeśli ją się prowadzi w taki sposób, jak ja to robię, domowy. Zrozumiałem, że tak na dobrą sprawę jestem w tym samym miejscu, co kilka lat wcześniej. Restaurację trzeba otworzyć, trzeba przygotować, jechać po towar. Pierwszym się przychodzi i ostatnim się wychodzi. Wtedy, kiedy w weekendy wszyscy się bawią, ja musiałem pracować. Zacząłem poszukiwać innych alternatywnych rozwiązań, tak naprawdę sposobu pracy, aby nie pracować ciężko, a pracować mądrze. Business Help System jest to doskonałe narzędzie na miarę XXI wieku, wykorzystujące najnowsze trendy marketingowe, a zarazem, co jest bardzo ważne, bardzo proste i intuicyjne do obsługi. Zacząłem się zastanawiać i szukać alternatywy, jakbym mógł sobie pomóc i rozwiązać swoje problemy i stworzyć bezpieczeństwo dla swojej rodziny. Pracując w trybie trzyzmianowym, nie mam do dyspozycji za wiele czasu. Dlatego zacząłem szukać rozwiązań i alternatyw w internecie, bo słyszałem, że przez internet można zarobić dobre pieniądze. I tu trafiłem na Business Help System 24. Prosty, intuicyjny system, który pozwala zarabiać online.
Nie mam zbyt wielu kontaktów, nie mam też środków finansowych, aby rozpocząć swój własny biznes. Szukałam narzędzia, które by zautomatyzowało moje działania i praktycznie wykonywałoby część pracy za mnie. Biznes Help System 24 okazał się w tym genialny. Dzięki niemu mamy więcej czasu dla siebie i generujemy już dochód pasywny. Mogę z nim pracować w momencie, kiedy mam czas i on pozwala mi generować dodatkowy dochód. Mogę się szkolić krok po kroku, jeżeli chodzi o tematy związane z rekrutacją, a najważniejsze jest to, że dzięki temu mogę mieć dochód pasywny, o którym zawsze marzyłem. Jest to bardzo łatwy, prosty system do obsługi, nawet tak, dla takiego człowieka jak ja. Daje mi to ogromny komfort, że ja nie muszę inwestować swojego czasu w internecie. Jest on bardzo prosty w obsłudze, gdzie ja mogę praktycznie dotrzeć ze swoją ofertą do ludzi na całym świecie. Business Help System 24 jest tak prosty w swojej obsłudze, że wyrównuje szanse pracy z młodymi. Szukałem prostych rozwiązań, dzięki którym będę mógł pracować z każdego miejsca na świecie, gdzie chcę, kiedy chcę i ile chcę. Dzięki jednemu ze znajomych odkryłem Business Help System 24, narzędzie do pracy online, które jestem przekonany już niebawem sprawi, że będzie to jedyne moje źródło dochodu i będę mógł zrezygnować z dotychczasowych pracochłonnych zajęć. Dzisiaj wiem, że wykorzystując ten system jestem w stanie zrealizować swoje marzenia. Te, które kiedyś głęboko zakopałem w szufladzie. Dzisiaj wiem, że postępując tak dalej, jestem w stanie zbudować swoją przyszłość i być może przyszłość kolejnych moich pokoleń.